Natomiast my już będziemy kierować naszą uwagę na finał A w biegu na dystansie dwóch okrążeń. A tutaj naprawdę grono jest bardzo mocne, bo trudno jest wskazać jednoznaczną faworytkę, przynajmniej po tym, co zobaczyliśmy też w eliminacjach. Co prawda Martyna trochę lepsza nam się wysuwa tutaj na prowadzenie, jeżeli chodzi o tegoroczne listy. Pierwsze miejsce 55-36, żadna z zawodniczek w tym finale nie pobiegła szybciej od niej. Na torze szóstym Martyna trochę lepsza, na piątym Paulina Kubis, na czwartym Olivia Greiner, na trzecim Milena Tam, drugim Aleksandra Suchenek i na pierwszym Aleksandra Lis. Co by nie mówić, taka czołowa szóstka w tej chwili, jeżeli chodzi o właśnie czasy w tym sezonie. Oczywiście, jeżeli włączymy sobie w ogóle wyniki top 10 z tego roku, no to mamy tam m.in. Małgorzatę Strzeżysz. Natomiast tutaj też ciekawa sytuacja, no bo Aleksandra Suchenek niedawno wywalczyła złoto na 200 metrów. Będzie chciała zgarnąć drugie złoto na dwa razy dłuższym dystansie, ale czy rywalki na to pozwolą? W zeszłym roku złoto z czasem 55-84 Martyny Guzowskiej. Z tego grona chociażby właśnie Ola Lis sięgała po brązowy medal. Zaczęliśmy i obserwujemy, jak ta rywalizacja, jak ten wyścig będzie się toczył. Na razie wydaje się, że całkiem spokojnie, chociaż tutaj od toru wewnętrznego nie zamierza się już patyczkować Aleksandra Lis, która wychodzi na prowadzenie po zejściu do wewnętrznej. Suchenek już nie uczestniczy w tym biegu, wycofała się po pierwszym wirażu. A więc złoto na 200 metrów, Oli Suchenek tylko. Natomiast my patrzymy, że Aleksandra Lis jest już druga, ponieważ prześcignęła ją na końcu przeciwległej prostej Martyna trochę lepsza. I to ona zmierza po złoty medal na dystansie 400 metrów w kategorii do lat 20. Jest nie do zatrzymania. Patrzymy jeszcze na czas 55-45, niedaleko jej tegorocznego rekordu życiowego. Jest złoty medal na dwa okrążenia pod dachem Martyny trochę lepszej. Trochę lepsza, 55-43. Srebro dla Oliwii Greiner, 56-09. Natomiast trzecia Paulina Kubis z czasem 56-38. Trochę lepsza, ma już na koncie brąz ze stadionu na tym dystansie. Teraz dokłada pierwsze złoto w swoim już ostatnim roku, jeżeli chodzi o juniorkę. Drugie miejsce Oliwy Greiner, trzecie Pauliny Kubis.